Witam Państwa i witam Panią doktor Elżbietę Wermińską. Dzień dobry. I będziemy Pani doktor dziś mówić o szczepieniach. To problem, który narasta, ponieważ w 2008 roku około 3000 osób było przeciwnym, żeby nie szczepiać swoje dzieci. W 2017 było już 10 razy więcej. Ponad 30 tysięcy ludzi, rodziców mówi nie chcę szczepiać mojego dziecka, ponieważ występują powikłania. Ruch Stop NOP składa do Sejmu projekt uchwały, gdzie obowiązkowe szczepienia mają być wykreślone. To znaczy szczepienia tak, ale nie obowiązkowe. Rodzice mogą podjąć decyzję, czy szczepić swoje dziecko, czy nie. Pani doktor, proszę powiedzieć, wszystko za i przeciw. Co się dzieje, kiedy dziecko jest szczepione i co ewentualnie może się stać, kiedy dziecko nie będzie szczepione? Jakie mogą wystąpić powikłania? Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o choroby zakaźne w Polsce, one zmieniły swoje oblicze. Już od wielu, wielu lat korzystamy wszyscy z tego, z tej zdobyczy cywilizacyjnej, jakie są szczepienia. Co to spowodowało? Nie mamy tych chorób zakaźnych tak dużo, jak jeszcze było 50-80 lat temu. Mówimy tu na przykład o gruźlicy. Mówimy o gruźlicy, ale przede wszystkim mówimy o krztuścu, mówimy o tężcu noworodków, mówimy o śwince. Praktycznie zostały wyeliminowane, praktycznie, chociaż pojawiają się jeszcze. Te choroby pojawiają się od czasu do czasu, ale na pewno nie w takim natężeniu, jak właśnie te 50-80 lat temu. Wtedy wiele, wiele tysięcy, to były 70 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi rocznie chorowało na jedną z chorób, na przykład na odrę, albo na przykład na świnkę. Tak, to były takie choroby, które były powszechne. Nawet był taki dowcip, no nie przechodziłeś odry, no to wszyscy przechodzili, prawda? Tak. I rzeczywiście te choroby dzięki wprowadzeniu po kolei szczepień tak zwanych masowych, czyli wszystkie dzieci w różnym okresie życia dostają różne szczepionki, co spowodowało, że te choroby przestały krążyć. Niestety one nie zniknęły z naszego świata. One są dalej obecne i zmieniła się tylko nasza sytuacja. My, będąc wszyscy biorcami tych szczepionek, osoby dorosłe, nie chorujemy, nie zarażamy też naszych dzieci, naszych bliskich, dlatego że oni są niepodatni na choroby. Ale jeżeli przestaniemy mieć ilość odpowiednią dzieci wyszczepionych, wirusy i bakterie wrócą. Nie znają granic. One sobie bez okazywania paszportu ani żadnego innego dokumentu tożsamości wędrują ze wschodu na zachód. Zmieniła się nasza świadomość, czyli byliśmy szczepieni, nasze pokolenia nie chorowały i co się nagle zmieniło w społeczeństwie, że tak wiele osób, tak wielu rodziców mówi, ja nie chcę szczepić mojego dziecka, ponieważ występują powikłania. Jakie mogą wystąpić powikłania i dlaczego oni nie chcą szczepić dzieci? Myślę, że tutaj musimy wziąć na szalę powikłania, które się zdarzają po szczepieniach, które istnieją, tak? My sobie, każdy lekarz, który zajmuje się szczepieniami, wie, że takie odczyny, czy łagodne, czy cięższe, czy poważne, mogą się zdarzyć. Ale z drugiej strony kładziemy na szale życie i zdrowie naszych dzieci, naszych bliskich osób, bo to nie dotyczy tylko dzieci, ale też naszych seniorów na przykład. Którzy mają mniejszą odporność. Tak, nasz układ odpornościowy to nie jest to nie są takie mechanizmy, które od początku działają, tak? On musi dojrzeć. I po jakimś czasie zużywa się. Powyżej 65 roku życia znowu ta odporność nam spada, tak? Czyli tutaj mamy różne mechanizmy odporności, które dotyczą każdego człowieka, niezależnie od szczepień, ale ten układ odpornościowy rozwija się do 6 do 10 roku życia. W związku z tym to nie jest tak powiedziane, że małe dziecko, noworodek, niemowlę ma taką samą dobrą odporność jak 14-latek czy 30-latek.
Czego my się boimy? Boimy się tego, co widzimy, tak? Nie widzimy chorób zakaźnych, ale widzimy, że dziecko ma czasami odczyn poszczepienny, ma zaczerwienioną nóżkę czy rękę, ma gorączkę, jest troszkę bardziej ospałe po szczepieniu i zaczynamy bać się takich sytuacji, które się zdarzają i dla które są nieistotne. Taki odczyn zniknie po 2-3 dniach, dziecko wróci do sił. Groźny dla zdrowia to nie są odczyny, i dla życia. Najczęstsze odczyny, które występują, nie są groźne. Zdarzają się też odczyny groźne, na przykład uczulenie na szczepionkę. Może coś takiego być, ale to można jest to jeden nad milion podanych szczepionek. Można jedna to osoba. Raczej nie. Nie. Raczej nie. Można, oczywiście nie kwalifikujemy dziecka, które miało uczulenie na jajo, na przykład zjadło jajecznicę i wystąpiło u niego pokrzywka ogólniona, czy wstrząs, czy anafilaksja, to takiego dziecka nie będziemy szczepić szczepionkami, które mogą zawierać śladową zawartość białek jaja, na przykład odraświnkę, różyczkę. U takiego dziecka takie szczepienie albo odraczamy, albo szczepimy w warunkach szpitalnych. Jest to do zrobienia, tak? Mama jedzie z dzieckiem do izby przyjęć, tam dziecko ma podawaną szczepionkę i w osłonie w szpitala taka szczepionka może być też podana w takich sytuacjach. Czy z rodzicami trzeba rozmawiać przed podaniem szczepionki? Przede wszystkim trzeba rozmawiać. Myślę, że każdy rodzic chce jak najbardziej najlepszych rzeczy dla swojego dziecka. To zrozumiałe. I myślę, że zdrowie to jest jedna z najważniejszych wartości, jaką mamy. Więc rozważmy fakty, czym są choroby zakaźne, czym są groźne zakażenia, które tylko są w jakiś sposób uciszone, ale niestety nie wyeliminowane, a czym są rzeczywiście odczyny poszczepienne, które się mogą nam zdarzyć i temu nikt nie zaprzecza. Zdarzają się odczyny, my się z tym musimy liczyć, wiemy w jaki sposób na przykład przygotować dziecko, żeby lepiej zniosło szczepionkę i te wszystkie informacje rodzic ma podawane na wizycie kwalifikacyjnej do szczepienia. Nie ma w Polsce szczepień bez rozmowy i bez kwalifikacji lekarskiej. To jest u nas obowiązkowe badanie dziecka, wywiad. Dopiero po zbadaniu dziecka kwalifikujemy i mówimy, czy dziecko może być w danym dniu zaszczepione, czy nie. Lekarze niektórzy mówią tak, nie ma takich badań, które by potwierdzały, iż szczepienia powodują choroby naszych dzieci. Wręcz przeciwnie. Zawsze są jakieś wątpliwości, czy nasze postępowanie nie spowoduje jakiegoś skutku, na którym nie będziemy później mieli możliwości zapanowania. Dlatego pierwszą rzeczą, na jakiej się zwraca uwagę, to jest bezpieczeństwo szczepień. Zawsze to jest na pierwszym miejscu. Nawet jeżeli mamy szczepionki, które są skuteczne, ale są niebezpieczne, ja nawet nie mówię teraz o szczepionkach, ale na przykład o jakichś procedurach leczniczych, to zawsze bezpieczeństwo pacjenta jest pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę. Pani doktor, umówmy się, powinno być. Dobrze? Nie zawsze się tak zdarza. I o tym czasami robimy reportaż. Tak, wiem. Ale wiemy tak samo, że większość lekarzy, ja nie mówię oczywiście, nie można ogólnić, że wszyscy, ale większość lekarzy jednak starannie dopełnia swoich obowiązków i każdy sobie życzy, żeby jego pacjent był zdrowy, uzdrowiony jak w największym stopniu. Mm. Może przypomnijmy pani doktor, na co te szczepionki są, czyli na gruźlicę, błonnicę, tak, tężec, krztusiec, polio, zakażenie HIV, wira, SOS, tak? Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Tak. I pneumokoki. To są też tak zwane szczepienia obowiązkowe. I one są płatne? Mamy bezpłatny kalendarz szczepień. To znaczy, każde dziecko, które przyjdzie do przychodni, ma zagwarantowane szczepionki, tak zwane pełnokomórkowe, trójwalentne, które są za darmo. One muszą być niestety podawane w wielu kłótniach.
płciach, tak? Czyli jak dziecko przychodzi na pierwszą wizytę szczepienną, to dostaje 3 zastrzyki, 4 zastrzyki, w zależności od tego, na jaki cykl szczepienia byśmy się decydowali. Przed chwilą mieliśmy telefon, ja odebrałem od pani, która powiedziała, że właśnie ta kumulacja jest bardzo niedobra i lekarze nie powiedzieli, kto wyprodukował te szczepionki. Nie mogła się matka dowiedzieć o producenta i jak to wygląda. Czy lekarze muszą poinformować, jest to w karcie pacjenta, jakie szczepionki dziecku podano? Ja mogę tylko powiedzieć, w jaki sposób ja postępuję. Jak zaczynam rozmawiać z rodzicami, to informuję, jakie są szczepienia, jakie są choroby, jakie mamy gatunki szczepionek, kto jest producentem. Zapewniam też, w jaki sposób szczepionki są przechowywane i transportowane do nas, do naszego punktu szczepień. Czyli procedury są zachowane. Procedury są zachowane, jest to do prześledzenia od wyjścia z hurtowni farmaceutycznej, czy od producenta. Do naszej przychodni mamy cały czas zachowany ciąg chłodniczy, więc wiemy, że nasze szczepionki możemy z całym bezpieczeństwem podawać pacjentom. Pani doktor, jakie teraz szczepionki będą podawane w Katowicach? Rozpoczyna się szczepienie dla seniorów powyżej 65 roku życia, akcja szczepienia przeciwko grypie. Dziewczynki są szczepione przeciwko rakowi szyjki macicy. Jest to nasz katowicki taki program szczepienny, któryś rok z kolei jest realizowany. I to są takie akcje szczepień. Co jeszcze bym chciała zaapelować? Wszystkie kobiety, które planują ciążę, zaszczepcie się przed ciążą przeciwko ospie. Później stres tej mamy, która jest w ciąży w trzecim trymestrze ciąży, a musi położyć się do szpitala, musi dostać surowicę, która to też jest obarczona właśnie różnymi tam działaniami. To jest niewarte. Zaszczepcie się przed ciążą przeciwko ospie. Pani doktor, teraz ruch Stop NOP chce, aby Sejm zmienił ustawę i wykreślił tam obowiązkowe szczepienia. Jeżeli tak się stanie, pani doktor, to co wówczas? Czy świadomość nasza będzie na tyle duża, iż sami dojdziemy do wniosku, dobrze, nie musimy, ale chcemy. W innych państwach, kiedy nie ma obowiązku, nagle te choroby zakaźne powróciły. Tak, w wielu różnych krajach już stykano się z taką postawą rodziców, opiekunów dzieci, że oni nie chcą mieć obowiązku, oni chcą mieć możliwość wyboru. Ale nie spowodowało to niestety poprawy sytuacji zdrowotnej. Weźmy pod uwagę naszych sąsiadów Niemcy. Tam jest dobrowolność szczepień, ale w 2017 roku zostały te przepisy zaostrzone. Rodzice, którzy przynajmniej nie porozmawiają na temat szczepień z lekarzem, są nawet obarczeni jakąś karą finansową. Przedszkola na przykład informują władze, które są odpowiedzialne za zdrowie, że są rodzice, którzy unikają konsultacji lekarskiej. Nawet nie szczepienia, tylko konsultacji lekarskiej związanej ze szczepieniami. We Włoszech, jeżeli nie ma szczepień obowiązkowych, dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka tak i do przedszkola. Tak samo w Stanach Zjednoczonych. Czyli w wielu różnych krajach postępuje się w różny sposób, ale podnosi się tą kwestię, że najważniejsza sprawa to jest mieć czas i porozmawiać, tak? W Nowej Zelandii wszystkie szczepienia są dobrowolne, ale jest bardzo szeroka akcja edukacyjna, co spowodowało, że tam wyszczepialność dzieci dobrowolnie, rodzice zgłaszają się do szczepienia w 94%. Proszę Państwa, dzisiaj o szczepieniach w Polskim Radiu Katowice pani doktor Elżbieta Warmińska mówiła przed chwilą i teraz będzie odbierała telefon od Państwa. Przypomnę numer 32 205 10 22. Jeżeli Państwo macie jakieś problemy, zetknęliście się w służbie zdrowia z jakimś takim przypadkiem, że zostaliście Wy i Wasze dziecko potraktowani niedobrze, albo macie jakieś problemy, to zadzwońcie 32 205 10 22. A ja już Pani doktor dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam Panią do telefonu. Dziękuję bardzo.